Cześć! Czas na kolejny Muzotok, a w nim moi goście, można powiedzieć specjalni, Sławek Łosowski i Tomek Łosowski, grupa Kombi. Witamy. Tata witamy. I syn. Tata i syn, dobry. Cześć! Witamy wszystkich. Cześć, zapraszam cześć. Was serdecznie do pagaduchy o zespole. Tata wciągnął ciebie, rozumiem, w muzykę, no, chyba to, wessał. To jest oczywiste. Wessał. Namawiał cię, czy zostałeś... Od dziecka wzrastałem w atmosferze muzycznej, robił próby. Z opowieści dawnego menadżera Jacka Sylwina wiem, bo tego nie pamiętam, że sadzali mnie na stołek od perkusji, nie mogłem dosięgnąć nogą do pedałów, to kopałem w centralny i grałem pałki, góra. Tak, dlaczego taka metoda. Dlaczego? No, dla dziecka to jest fajny instrument. Dzieciak weźmie kawałek pałki, uderzy, instrument od razu wydaje dźwięk. Także perkusja była, jest moim podstawowym instrumentem, a w międzyczasie też przeszedłem kurs szkolenia na instrumentach klawiszowych. Tak, klawiszycie. Tak. Ale fortepian, rozumiem, pianino, fortepian, co się bardzo przydaje do komponowania muzyki, ponoć. A, to być muszę zapamiętać. Tak. Chociaż raczej nie idźmy tą drogą. Perkusja ci się spodobała na tyle, że zostałeś perkusistą zawodowym, tak, jesteś nauczycielem, jesteś, można powiedzieć, tworzysz modę, tak, nie wiem. Znaczy ja powiem tak, no, jakiś autorytet mam, ale z drugiej strony no, cały czas się uczę, szkolę, jakby przez całe życie. To nie jest tak, że ja już wszystko wiem, bo to jest proces jakby wieloletni, nie? Proces. Tak, to się proces nie odzywa, kawki, więc proces... Nie wiem, czy... Tak, całe życie się człowiek uczy, nie chce się, nie chce krzyczeć na ciebie, czy nie chce się ciebie chwalić, nie wiem, jak to jest. Znaczy, Tomek sam podjął decyzję gry na perkusji, bo w zasadzie ja go wysłałem na fortepian do szkoły muzycznej. A były skrzypce jeszcze pierwotnie miały być, nie? Ale ty coś tam... Nie, tam próbowali namówić, ta komisja egzaminacyjna w szkole muzycznej próbowała namówić rodziców, żeby go dać na skrzypce. Tak jak Tomek powiedział, to jest instrument, szczególnie dla dziecka, to jest widowiskowy, ruchowy, ale to jest też fantastyczny instrument, bo to jest kręgosłup muzyczny do naszej muzyki, począwszy od jakiejś muzyki folk, kończywszy na rockowej. Mhm. Także mówimy o muzyce oczywiście rozrywkowej, bo w muzyce poważnej też perkusja występuje w różnych formach, prawda? Także cóż można więcej powiedzieć? Ja w ogóle się cieszę, że Tomek jest perkusistą, bo w moim zespole, jeszcze w epoce pod nazwą Akcenty, grało kilku, a w Kombi to jeszcze więcej było zmian tych perkusistów, a nawet przez kilka lat graliśmy w latach 80. bez perkusisty, z perkusją komputerową, którą programowałem. Także dobry bębniarz jest dla każdego zespołu podstawą do działania. Ale na szczęście teraz jest taki trend, myślę, że no, dobrą stronę idziecie, że jednak jest ta perkusja potrzebna, taka... Nie, oczywiście, że tak. Tylko to chodzi o to, żeby bębniarz no, był dobry po prostu. A masz, Tomku, jakieś swoje zagranie perkusyjne, po którym cię można rozpoznać, gdybyś na przykład siedział wśród innych i zagrał coś, to jakiś rozpoznawczy? Ja powiem tak, że znawcy tematu tam czasami mówią, że mam coś na kształt stylu rozpoznawalnego. No całe życie dążę do tego, nie? To jest oczywiście no, wielka jakby dla mnie, no, mówi się, no, nagroda, nie? Za moją ciężką pracę. Nie? Trudno, też, żeby sam muzyk opowiadał o swoim stylu muzycznym. To wiedzą słuchacze i muzycy rozpoznają czyjąś grę i to są takie nieuchwytne trochę elementy. No można to jakoś czasami określić, ale ja powiem szczerze, że ja w przypadku bębnów ciężko by było mi to jakoś opowiedzieć konkretnie. Natomiast jak rozpoznaję Tomka grę w innych nagraniach, w których uczestniczył i nie mam z tym problemów, ale dlaczego to nie wiem, mówiąc szczerze. To jakaś taka fluidy? No, myśli? Jakieś takie fale, które przemawiają do mózgu, mówią, o, to gra ten facet, nie? A zagraj tam muś coś. Coś tam. Chcesz? Masz, tak? Mówisz, mam. Masz. No to.
Pięknie. Bomba. Bomba. No to sylwestrowo rozumiem na koncercie, który wystąpicie w Zakopanem, na takie solówki pewnie nie będzie. Będzie, w Słodkiego Mojego Życia jest sala. A właśnie. To jest... No właśnie, Słodkiego Mojego Życia jest sala na bębnach. No to wszyscy znamy. No to jest, chyba... Tak, to jest takie to było coś solo takiego, charakterystyczne. Piękne. I właśnie czasami chyba nawet też jako przerywnik można zastosować gdzieś w jak dżingiel, tak? To się mówi? Dżingiel? Tak, dżingiel, czy inny fragment. A to perkusja to jednak jest fajna rzecz. Jest fajna. Dosyć trudna, nie? No. Poczucie rytmu trzeba mieć. A masz jakiegoś mistrza perkusji na perkusji? Oj, wielu, wielu. Słucham całe życie mistrzów. Mam też paru mistrzów krzyżackich ulubionych, ale też mistrzów perkusji. Też. Oczywiście trzeba słuchać szerokiego spektrum muzyki. Naprawdę. On tak dlatego mówi, bo on zawsze mi opowiada historię zakonu krzyżackiego, bo się tym interesował. Tak. No, różne. Skończę daleko do Malborka i do innych miast. Możemy pogadać o lotniskowcach, o różnych sprawach. Okej, okay, no akurat nie dziwi, nad morzem mieszkasz, to może to... Więc jak ja chcę jakąś ciekawostkę się dowiedzieć z historii, czy zamku w Malborku, czy to Tomka zakonu, to mogę się zapytać Tomka. Okej, okay. No to wiesz, no masz to jak banku, czasami potrzeba. Gdyby Jagiełło tydzień jeszcze wytrzymał pod Malborkiem, zakon by padł. Aha. Plauen, Henryk von Plauen, potem mu kiedyś tam powiedział na jakichś rozmowach pokojowych. Mm-hmm. Już nie mieli nic do jedzenia i do picia. A nie było telefonów komórkowych wtedy i nie można było przekazać SMS-a. Trzeba było czekać na Kazimierza Jagiellończyka. No właśnie, trochę minęło od tego minęło czasu, więc no. Tamek się rozwija. Planujecie, rozumiem, dalej kombi jako to, przez jedno i to słynne. Tak. Kombi, które od lat my kontynuujemy cały czas naszą historię, oczywiście w naszym nowym składzie. Mamy sporo różnych planów. No teraz te edycje, szczególnie koncert 15-lecia, oczekuje nas też w przyszłym roku reedycja koncertu 10-lecia, czyli będą trzy koncerty live zarejestrowane przez Kombi w jednym takim pakiecie, zbliżona forma okładki, tak jak widać. Mhm. Także, no i będziemy myśleć też o nowej płycie. A jak rynek muzyczny wygląda w tej chwili? Znaczy w ogóle atmosfera trójmiejska, bo zawsze się mówiło, że tamte Trójmiasto to tak jak tam jesteście. Nie, no to już teraz to jest zupełnie na bajka. Po pierwsze tak, dzisiaj to w tej epoce właśnie internetu i tej technologii, no, to rynek muzyczny jest wszędzie. Prawda? To już nie ma rynku muzycznego, że gdzieś tam jest miejsce zamieszkania, jakby nie ma znaczenia. No tak. Inna sprawa, że my jako zespół jesteśmy troszeczkę jakby na uboczu tych wszystkich nurtów, no bo jednak mamy za sobą tą całą historię i nie ścigamy się już z tymi utalentowanymi młodymi muzykami, którzy wchodzą na rynek, tylko przekazujemy swoją muzykę dla naszych fanów i tych ludzi, którzy się na niej wychowali, a także dla nowych ludzi, którzy odkrywają naszą muzykę z tą dawną i tą obecną. I mamy bardzo dużo fanów w młodym wieku też, którzy piszą do nas maile, różne pytania zadają, korespondują z nami. Także jesteśmy w tej sytuacji, że troszeczkę nie patrzymy na te mody, nie patrzymy na to, co się zmienia i też nie mamy takiego kontaktu bliskiego. No bo na koncertach też się nie spotykamy z wszystkimi aktualnymi zespołami, tylko czasami z jednym, czasami z drugim i możemy wtedy zaobserwować, co grają i jak to wygląda. No a Stara Gwardia trzyma się mocno, bym tak powiedział. No w Polsce się trzyma dość dobrze i to jest dobry objaw, dlatego że ta nasza muzyka polska, która była nagrywana w latach najpierw na 60., 70., 80., to naprawdę jest to wielki skarb muzyczny i warto słuchać zespołów z tamtej epoki. Szczególnie tych, mówię, z lat 80., bo to my do niej należymy, ale też trzeba przypomnieć Manam, Perfect, Lady Punk. To tylko Lombard, to najgłośniejsze zespoły, które, ale było cała masa TSA? Innych. No przecież TSA, oczywiście. Także cała masa różnych zespołów mniej znanych, ale też, którzy wpisali się w tą historię. Także to jest bogactwo i dobrze, że muzycy, którzy
już dożyli tych lat, grają, ale także te składy się pouzupełniały młodymi muzykami. No i to jest zmiana pokoleń, też tak, zmiana tych fluidów, doświadczeń, pozytywnych doświadczeń. Tak. Na przykład Czerwone Gitary, czy inne zespoły, które grają świetne koncerty w tej chwili. No ale trzeba iść do przodu, tak? No, wyjdziecie, rozumiem, do przodu. Ja bym chciał doczekać utworu typu w waszym wykonaniu piosenka o młodego bębniarza, nie wiem, albo coś wymyślisz? Nie, powiem tak, że ja komponuję muzykę, czego jakby dowodem jest nasza solowa płyta, którą nagraliśmy spory czas temu i tam były moje kompozycje. Jestem zwarty i gotowy. Na nowej płycie na pewno będą kompozycje kolegów, ktokolwiek będzie miał z nich jakieś przygotowane piosenki, to chciałbym, żeby to było... Jak to mówią teraz, że pochylić się nad nimi. Nie, no zależy mi na tym, żeby pokazywać też zawsze twórczość współpracujących muzyków, bo to wzbogaca cały materiał, nie? Bo każdy ma swoje inne spojrzenie na kompozycję, na utwór i to jest tylko wzbogacenie naszej muzyki kombiowej. Tak, no bo to jednak ten bagaż jest, trzeba go tylko wieść ładnie. Dokładnie. I troszkę dołożyć parę od siebie słów i to może na koniec jeszcze jakiś takcik. Tik-tak? Tak, tik-tak. Co ty mógł jeszcze powiedzieć? Gośćmi programu Muzotalk byli Sławek Łosowski i Tomek Łosowski. Rodzinka z grupy Kombi. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdecznie.